W Legionowskiej Poczytalni inżynierowie wprawdzie nie pracują, ale projektów powstaje tam całkiem sporo, głównie takich inwestujących w intelektualny potencjał mieszkańców miasta, zwłaszcza tych młodszych, których od książek najczęściej odciąga wirtualny świat oraz technologiczne gadżety. I to właśnie z myślą o nich przygotowano szereg działań pod hasłem Ta książka jest o Tobie, chętnie dofinansowanych przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Nasza biblioteka może pochwalić się dużym procentem małych dzieci i dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym czytelników. Natomiast jeśli chodzi o nastolatków, to mniej więcej na tym etapie, kiedy dziecko już samo decyduje, czy będzie chciało sięgać po książki, czy nie, następuje delikatne załamanie. Ponieważ okres jeszcze pandemii, zamknięcia bibliotek wzmocnił ten efekt, chcemy zacząć przeciwdziałać temu procesowi, zanim on się rozwinie i okaże się, że czytelników nastoletnich po prostu tracimy. Cała idea projektu jest właśnie oparta na takim naszym badaniu statystycznym, które wykonaliśmy na koniec roku. I chcemy wypełnić te nisze, to znaczy zarówno budując ofertę dla nastolatków, dbając o księgozbiór dla nich, żeby był najnowszy, żeby był taki, jak oni oczekują, no a z drugiej strony też budować to czytelnictwo po to, żeby ci nastolatkowie byli później dorosłymi, młodymi dorosłymi i rodzicami, którzy będą chętnie korzystali z oferty biblioteki. Jednym z elementów projektu były warsztaty dla siódmo- i ósmoklasistów przeprowadzone przez bibliotecznych edukatorów w legionowskich podstawówkach. Z tych rozmów chcemy wyciągnąć wnioski i dostosować naszą ofertę i też wygląd biblioteki do potrzeb nastolatków. Z kolei ich rodzicom bibliotekarze zaproponowali spotkanie z Izabelą Koryś z Biblioteki Narodowej. Zdradziła ona m.in. co zrobić, gdy młodzi ludzie nie sięgają po książki i jaka lektura najlepiej wpłynie na ich rozwój. Mimo że z najmłodszymi czytelnikami jest w Legionowie, jak wspomniano, nie najgorzej, pomyślano także i o nich. Przy tworzeniu tego projektu przyświecała nam taka myśl, że jeśli nie damy dziecku zabawek, ono będzie się bawiło tak czy inaczej. Weźmie sobie patyki, pudełka, coś sobie zorganizuje. Natomiast jeżeli nie damy dziecku książek, ono samo po nie nie sięgnie. Dlatego też dla rodziców przygotowaliśmy spotkanie z Małgorzatą Swędrowską, ekspertką, pedagogzką, autorką książek, teoretyczką, ale praktyczką, bo mamą dzieci, które rozczytała. Poświęcone czytaniu dzieciom, z dziećmi i dla dzieci. Inaczej niż uważa wielu rodziców, zdaniem ekspertki, absolutnie każdego malucha można wciągnąć do magicznej krainy książek, trafiając jednak nie do jego rozsądku, lecz raczej do wyobraźni i emocji. Moim zdaniem wszystkie dzieci chcą, żeby im czytano i lubią książki. To jest takie moje założenie. Tylko jest taki podstawowy warunek. Musi być przy nich osoba dorosła, która pokaże dziecku, co to jest książka, pokaże ten taki świat literacki, który wyskakuje razem z wyobraźnią, gdy otwieramy okładkę. I ta osoba będzie miała czas dla dziecka. Czyli to nie będzie z obowiązku, bo teraz tobie czytam 20 minut dziennie, codziennie, żebyś miał bogate słownictwo, wyobraźnię i tak dalej. Tylko nie, ja tu chcę być z tobą, żeby pobyć razem, żeby zaobserwować, co ty czujesz, co ty wiesz, jak na tobie, jak na ciebie działa książka i wtedy jest 100% szansa, że dzieci będą chciały przebywać w naszym towarzystwie osób znaczących i czytać książki. Recepta jest zatem, jak widać, całkiem prosta. Wystarczy tylko z niej skorzystać. Jeśli zaś chodzi o z natury bardziej wymagającą młodzież, po akcji Ta książka jest o Tobie zostanie w poczytalni trwała i pożyteczna pamiątka. Projekt zwieńczy stworzenie takiego internetowego generatora tytułów książek, który w założeniu będzie przeznaczony dla nastoletnich czytelników i nieczytelników, po to, żeby zachęcić ich do sięgania po konkretne tytuły. Będziemy bazować na zainteresowaniach młodzieży, które będą mogli określić w pierwszym etapie, czyli dadzą nam znać z jednej strony, o czym by chcieli poczytać, ale też czym się interesują, a my wskażemy im tytuły, które być może staną się dla nich inspirujące i zachęcą do sięgnięcia po kolejne tytuły. Dzięki temu do zaczytania pozostanie legionowskiej młodzieży, tak jak w popularnej przed laty piosence, jeden krok, rzecz jasna, w kierunku poczytalni.